Droga Polski do NATO nie była łatwa. Rząd RP oficjalnie ogłosił chęć wstąpienia do sojuszu w 1992 roku. Sekretarz Generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego stwierdził, że drzwi do NATO są otwarte. A w 1997 otrzymaliśmy oficjalne zaproszenie. Ponad rok zajęły procesy ratyfikacyjne. Oficjalnie 12 marca 1999 roku Polska została członkiem NATO podczas przekazania przez ministra spraw zagranicznych Bronisława Geremka na ręce Madeleine Albright dokumentów ratyfikacyjnych. 12 dni po tym wydarzeniu Rzeczpospolita wzięła udział w interwencji w Kosowie. Film dedykujemy walczącej Ukrainie.